Dzień dobry, Sportowo Polsko. Agata będzie trochę po rusku gadać w tle, ale się tym nie przejmujcie. To ciągle my, nie ma tu nikogo więcej. Jesteśmy w odcinku 12. Po raz kolejny mam dość. Nie wiem, jak to powiedzieć po rosyjsku. Ale po raz kolejny mam dość. I widzicie dzisiaj ostatnie 3, bo zlepiłem 3 akurat w ten odcinek treningi w całość. Ostatnie 3 treningi przed deloadem, którego dokonałem. Deload został dokonany. I jestem właśnie na świeżo wczoraj po pierwszym treningu podeloadowym. No, zdecydowanie się opłaciło go zrobić. Czułem się serio przetyrany w wielu miejscach. Punktów zapalnych się zrobiło więcej niż punktów zgaszonych. Bolało mnie, kurwa, tak dużo rzeczy, że naprawdę bałem się robić kolejny trening. Także przeżegnałem się. Poszedłem właśnie na ten deload. No, w pełni świadomy tego, że cofnę się po raz kolejny. Ale trzeba myśleć długofalowo. Łatwo, bardzo łatwo się na tym przejechać, że myślimy krótkofalowo. Zwłaszcza, wiecie, trenując na jednej siłowni z takimi pojebami, nie? Jak roburowca. To naprawdę ciężko, zwłaszcza, że jestem do tyłu względem nich ogólnie przez kontuzję. No zawsze jestem. Jest tam z tyłu głowy, że goni ich. Ale też na szczęście jest też z tyłu głowy to, że łatwo jest mnie popsuć. No i udało się poskromić emocje. Tydzień deloadu wszedł. Tak jak mówię, pierwszy trening też już wszedł. No i zdecydowanie było warto, bo na wczorajszym, jeśli chodzi o górę ciała, bo to była właśnie góra, nagrywałem to w ogóle z Obamą i prawdopodobnie może nawet już jest u Obamki ten film z naszego wspólnego treningu. Jak nie, to po prostu podrzucę jego kanał, żebyście sobie mogli tam zasubować i poczekać na ten film. No, ale czułem się dużo lepiej. I no, wiadomo, że tak jak już wspominałem na początku, ta siła spadła. Ogólna wydolność spadła. Ale było ok. I trochę zmieniłem podejście, bo po ostatniej takiej przerwie, bo jeszcze się wytłumaczę, to nie był zwykły deload, tylko stwierdziłem, że tak dużo jest tych bolesnych miejsc, że robię tydzień off, całkowity. Także to było pełne 7 dni, nawet 8, bo podobankę przesunąłem, dni bez treningu. I kiedy ostatnio tak zrobiłem, to był nasz wyjazd w góry, czyli to było koniec sierpnia, nie? Tak. Początek września. A ty co mówisz? Myślałam, że rok temu. Rok temu? Nie no, aż tak długo bez deloadu nie leciałem. No, powiedzmy, że koniec września to był, nie pamiętam teraz dokładnej daty. I wiadomo, że tam było sporo chodzenia po górach. Z 30 tysięcy kroków na dzień wyszło, wtedy nie zachodziliśmy. Także, no nie do końca to samo co teraz, bo teraz sporo odpoczywałem. Ale z psem też się łazi, to nie takie proste. Tak czy siak, wtedy po tamtej przerwie miałem tak, że wróciłem. No i mówię, dobra, próbuję wrócić do tego co było, nie? Cisnąłem z jedzeniem na tym wyjeździe. No, kosztowne jest takie łażenie energetycznie, więc wpychałem w siebie tam, wiecie, po restauracjach łaziliśmy, jakieś takie góralskie, czy tam jakieś pizze, no wszystko co było po drodze. Ja jak nie było po drodze, to też jakieś tam sneakersy miałem itp. No i wagę utrzymałem, więc byłem naprawdę optymistycznie nastawiony na ten powrót. Mówię, dobra, da radę. No i wbiłem na pierwszy trening po tych górach. To w ogóle powiem na podstawie wyciskania leżąc, no bo to jest takie najbardziej szczere ćwiczenie, gdzie... Co? Przepraszam. To jest takie najbardziej szczere ćwiczenie, gdzie no
ciężko jest oszukać, że coś nie poszło do przodu, a ja na przykład bardziej zamachnąłem się czy coś, no nie? Tutaj jest szczere. Pójdzie w dół, pójdzie do góry, to jest ruch. Także, zrobiłem pierwszy trening po górach i tam byłem z dwa ruchy do tyłu. Mówię, spoko. Takie fair play całkiem, nie? Że dwa ruchy, no to może jeden trening, dwa i jestem tam, gdzie byłem i lecimy dalej z progresem. No i to chyba było tak, nie wiem, 130 na 7 jakoś, jeśli się nie mylę. Mniej więcej tak byłem wtedy siłowo. A przed górami robiłem 130 na 9. Mówię, spoko. To na kolejnym wyrównujemy. No i przychodzę na kolejny. 130 poszło na 5. Wbiłem na jeszcze kolejny i jeszcze słabiej poszło, tylko nawet chyba nie robiłem 130, tylko wziąłem 125 i też poszło tak jak te 130, nie, że lepiej niż 130. Wziąłem jeszcze mniejszy ciężar i poszło nawet tak samo. Mówię, no to kurwa, sobie zrobiłem deal-out, nie? Także 3 tygodnie, nie to, że nie wróciłem, tylko jeszcze schodziłem z performancem i dopiero po tych 3 tygodniach z tego niskiego pułapu zacząłem wchodzić do góry. Więc w 4 tygodniu zrobiłem znowu 130 na 6. Później to już chyba był 5 tydzień, to już poszło 130 na 8. Czyli to był w ogóle pierwszy dodany ruch od tego, co i tak się już cofnąłem. I dopiero w 6 tygodniu wyrównałem 130 na 9 i w 7 tygodniu 130 na 10. Także no, prawie 2 miesiące w dupę przez taki deload wyszło. No i teraz może być podobnie, tak jak mówię, oczywiście nie było tych gór, także odpadł taki czynnik no, energetyczny mocno, ale było to lenistwo i zobaczymy. No i to oczywiście tylko jeśli chodzi o górę ciała. Jeśli chodzi o dół, no to jestem po tym tygodniu i dalej czuję mocno przywodziciel, dalej czuję mocno kostkę. Dzisiaj lecimy zaraz z Agatą i Pyskatą na trening. Będę próbował robić dół, z tym, że muszę no jakoś skorygować pozycję na suwnicy, tak żeby zminimalizować pracę przywodzicieli, czyli na pewno będę robił jakoś wąsko stopy. Tak dosyć nienaturalnie dla mnie, bo moje biodra są zbudowane tak, że one lubią, jak ja szeroko coś robię. Czy to był przysiad, czy suwnica, czy nawet jakieś ćwiczenie jednonóż, zawsze, wiecie, kolano na zewnątrz, stopa na zewnątrz, tam, no, tak mam panewki zbudowane, po prostu. Także będę teraz żyłował swoje panewki kosztem innych problemów, no ale chcę, no nie chcę stracić tego, co było, wiecie, budowane tak długo, bezproblemowo. Także zrobimy tak. No i jeśli chodzi o tą kostkę, no to też będę musiał gdzieś tam podnieść te stopy. Czyli taka, no śmieszna pozycja trochę będzie, ale kiedyś tak robiłem. Jak zaczynałem suwnicę, to dokładnie tak to wyglądało, więc no spróbuję coś podobnego zrobić. Także tydzień pomógł z górą ciała. Jeśli chodzi o dół, to jeszcze walczymy. I no, te treningi dalej będą okrojone. Treningi góry pewnie też. Nie sądzę, że drugie wyciskanie na razie wrzucę, bo ciągle czuję te... nawet nie wiem, jak to nazwać. No, czuję tak po bokach klatę, kiedy robię wyciskanie hantlami. Z tym przywodzicielem w ogóle byłem u Piotrka, z którym nagrywałem, jak kolanem się zajmujemy aktualnie. Także teraz znowu byłem na tym suchym igłowaniu, tym razem bez prądu, tylko sama igiełka w przywodziciel. No i to służy takiemu wiecie, no w bardzo spięty, napięty nadmiernie obolały mięsień jest wprowadzana taka igiełka, która powoduje, że ten mięsień docelowo tam na przestrzeni dni powinien się trochę rozluźnić. No i w pierwsze dni czułem mocniej,
Dzisiaj jest trzeci dzień po tym, jak dostałem igłą w przywodziciel i pierwszy raz czuję progres. Także fajnie, znowu podziałało. Po raz kolejny polecam Piotrka, jak szukacie fizjo na terenie Warszawy. Zostawię link w opisie do Piotrusia. Z każdym problemem na pewno Wam pomoże, takim oczywiście ruchowym, także śmiało. No i tak wygląda update. A to, co dzisiaj widzicie, no to same fajne wyniki, także no grzechem było nie wrzucić. Teraz pewnie będzie trochę spokojniej z filmami, no bo jestem po tym tygodniowym odpoczywaniu i no teraz też nie nagrywałem, bo Obama nagrywał do siebie, także i tak średnio było co nagrywać, bo właśnie, o tym jeszcze za chwilę. Zgubiłem wątek. No, ale chodziło mi o to, że będzie mniej tych filmów, bo no dopiero zaczynam na nowo trenować i będę zbierał materiały, a była ta dziura, także pewnie w przyszłym tygodniu, po prostu w poniedziałek znowu się zobaczymy. A co do tego, właśnie jak wracam po tym deloadzie, no to to, co mówiłem Wam, nie chcę powtórzyć tego, co mówiłem Wam po tych górach, że właśnie od razu starałem się na te ciężary, co były, wejść i no być może to była za duża objętość i za duże obciążenia, jak na taki, wiecie, okres niedotykania niczego. Tak sobie rozkminialiśmy z Owcą, że to może być po prostu za dużo dla aktualnego fitnessu ciała, które no nie jest super fit, jeśli tydzień się nie robiło nic. Po to się robi rzetelny deload, taki na 50%, czy tam nawet wyżej, żeby fitnessu nie tracić. No trochę się traci, jeśli zupełnie nic się nie zrobi. Krótkofalowo, bo długofalowo może to nie mieć w ogóle wpływu. Tak czy srak, zrobiłem tym razem tak, że docelowo na przykład wczoraj miałem robić 140 na 10, no i zamiast walczyć z tym, pewnie bym zrobił jakieś 140 na 7, może 8, to po prostu wrzuciłem 120, zrobiłem 12 takich bardzo dobrych technicznie ruchów, tak wiecie, no totalnie bez presji, nie? Z kilkoma ruchami zapasu, także nie jakieś wysokie RPE. Tak zrobiłem też z innymi ćwiczeniami, z dużym zapasem zrobiłem. Na kolejnym treningu zbliżę się bardziej, spróbuję na przykład 130 na 12 i dopiero w trzecim tygodniu spróbuję odzyskać performance, który miałem, albo nawet pójść o ten ruch do przodu. Zobaczymy, jak to zadziała. No i na pewno Wy też to zobaczycie. Także koniec na dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się z dobrymi newsami w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.